Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Sejmon i lecimy z waszą ulubioną serią. Zresztą zawsze będę wam powtarzał, że to jest wasza ulubiona seria. Najlepiej oczywiście tutaj jakby oglądacie się naszego hunty, oczywiście baloniki w wersji random pika, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i de facto każda gra jest inna i gramy na mapkach Advanced. Jak sami to mnie prosiliście, mapki Advanced. Dzisiaj zagramy sobie naszym tutaj Churchillem, jako że niedługo wychodzi nam wreszcie Darting Gun. Jeśli o tym jeszcze nie wiedzieliście, to oczywiście daję wam tutaj info i tak samo jeszcze szybciutka informacja, wiem, że troszeczkę późna, ale oczywiście jest jeszcze ciągle Bloons na Steamie, tutaj bardzo, bardzo tanio do wzięcia, za 3,50, więc może warto się tym zainteresować, jeśli ktoś z was tego nie ma, albo gra na piracie, to oczywiście może warto się tym zainteresować, mieć legitną oczywiście gierkę. Pozdrawiam moich wszystkich kochanych wspierających, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Wielkie, wielkie dzięki dla was jak najbardziej. Dobrze, dzisiejsza mapka. Zagramy sobie na Off the Coast. Tak, gram tymi łatwiejszymi mapami jednak z poziomu Advance. Później może będzie Cornfield, może Underground. Jednak mapka High Finance jest dla mnie bardzo ciężka, Mesa jest dla mnie bardzo ciężka, nie wiem czemu. Spill Wall jest dla mnie mega, mega ciężki. I tam będzie mi bardzo ciężko robić random picki, ale spróbujemy, ale to później. Off the Coast. Jak najbardziej gramy jak zawsze zresztą na hardzie, chociaż może na Advance powinien grać na medium przynajmniej i tak gramy do ostatniej rundy. Więc no dobra, okej, zobaczymy co z tego czym się wyniknie. Więc pierwsze co, moje kochane koło losujące, czemu go jeszcze nie wyciągłem? Tutaj oczywiście wam je pięknie, ładnie już pokażę. Tak, nasze koło losujące jest po prostu przecudne. Fajnie, że ta aplikacja, że ta strona w ogóle działa. Więc losujmy teraz, kto z nami będzie grał jako pierwszy. Kto to będzie miał pierwszą naszą gierkę tu jakby dostępną. I uwaga, będzie to... Alchemik. No dobrze, dobrze, spróbujmy. Jest to bardzo słaba opcja do wygrania czegokolwiek, więc musimy zbudować szybko Churchilla z tego wynika, bo nie mamy żadnych szans, żeby oczywiście alchemikiem tą gierkę wygrywać. No nie ma szans. Po prostu nie ma nawet opcji, żeby to alchemik mógł de facto grać. Ja go postawię i tak tutaj, bo to jest jedyna opcja, jedyne miejsce, żeby go można było postawić, żeby on miał jakikolwiek sens. Pod strągi, no i lećmy z nim de facto, no bo mówię, będzie strasznie, może nawet pod close powinien go stawić i tak on nigdy nie złapie wszystkich, nie ma szans. Alchemik nigdy wszystkich nie złapie, zawsze coś będzie działał na przepuszczą, tym bardziej jeśli one będą szybkie, więc de facto Churchill jest sobie jedyną szansą jest tutaj, więc no powiem wam szczerze, że troszeczkę jestem zdziwiony, jestem w mega szoku i wiecie co, zrobię jedną rzecz, której przeważnie nie robię, ale zrobię sobie zrzut jeden. Po to, żeby zbudować sobie jednak Churchilla, bo inaczej to nie ma najmniejszego sensu, a granie bez sensu jest dla mnie, wiecie, no... bez sensu, prawda? Zawsze gramy, żeby to miało jakikolwiek sens, więc potrzebujemy wsparcia, więc w tym momencie, jak już mamy Churchilla, to możemy już rozbudować faktycznie naszego tutaj alchemika, no bo po co inaczej, naprawdę? Wow! Szczerze, nie spodziewałem się tego, że będę miał taki wielki tutaj problem z tym. Szczerze się z tym nie spodziewałem, że taki trup będzie wielki problem w tym momencie, naprawdę. Naprawdę wow. Dobra. Idziemy tutaj, budujemy trzeci tier i losujemy cokolwiek, co będzie w stanie cokolwiek to jakby robić, bo no nie mamy w ogóle żadnej opcji w tym momencie. Jest to okropne, naprawdę. Nigdy jeszcze nie miałem tak, że na random picku ta pierwsza jednostka była aż taka słaba. Aż taka słaba, że ona nic nie mogła zrobić. De facto Churchill, no też nie jest dobry, tu oczywiście jedno, co sami widzicie. No Churchill nie jest na tyle dobry, żeby sobie tutaj poradzić solo z tym wszystkim. No nie ma szans. Nie ma szans, żeby Churchill sobie tutaj oczywiście radził z tym. Bo nie ma jeszcze karabinu. Jak nie ma karabinu, Churchill nie jest taki silny. Dobra, szybciutko, kolejne losowanko. Mam nadzieję, że teraz coś dostaniemy, co będzie miało jakikolwiek sens. Inżynier, nie ma żadnego sensu. No ale nie mamy lepszej opcji. Nie mamy lepszej opcji, więc inżynierem musimy grać, ale inżynier nie będzie w sekcji alchemika, bo jego nie chce boostować. Nie chce go zdecydowanie boostować. On będzie na końcu, on pójdzie w działka, będzie nas wspierał w tych reszkach, co by tutaj przychodziły. No ale de facto on tylko będzie wspierał nas w tych reszkach. On nie będzie tutaj nic takiego wielkiego robił. Idziemy nim tak się w ścieżkę górną, jako tą dominującą. Mógłbym go próbować budować. Czekajcie, będziemy tutaj ucieka. Słuchaweczka. Mógłbym go próbować budować oczywiście w ścieżkę ze speedem, ale nie wiem co wylosuje dalej w kolejnych oczywiście losowaniach.
i no byłoby to zbyt niebezpieczne dla mnie. Więc dla mnie bezpieczne jest zbudować coś, co de facto da mu jakiś damage. On cokolwiek będzie mógł jakby nam pomóc w tej całej zabawie. My potrzebujemy karabin, czyli to. Po z tym karabinem będzie miało cokolwiek jakiś tam sens. Wtedy go zmienimy na strongi, bo de facto karabin będzie zawsze bił nas na first. Pamiętajcie, że karabin bije firsty, a to co macie tutaj do ustawienia, to jest tylko ustawienie waszego działka, nie karabinu. Karabin zawsze jest firstem. Więc to jest oczywiście bardzo, bardzo fajne, więc wtedy spokojnie możemy sobie ustawić działko, żeby biło ono tym największym damage'em. O, dobrze, mamy już to zrobione, a my teraz zmieniamy tutaj na strongi, czyli armata bije strong, a karabinek bije first. Mega opcja. No to dobrze, losowanko kolejne i oby trzecia jednostka dała nam coś wreszcie sensownego. Ninja mapka, dobra, to jest już mapka, która daje nam jakąś tam opcję w grze. I ja ją zbuduję chyba przy alchemiku, mi się wydaje. Tylko żeby ją zbudować, no wiem, że to mi przychodzi. Żeby ją zbudować, to potrzebowałbym przynajmniej wyższy poziom, ale nie wiem jaki. Taki byłby najbardziej optymalny dla mnie. Może go zbuduję tak dalej troszeczkę. Dobra, tu go postawię. Szybciutko strzelamy tutaj na właśnie, na double shota i dajemy podążanie. I strzelmy jeszcze to, bo te kolce są paradoksalnie dobre. Czyli tak, on teraz bije jako pierwszy, więc on będzie ściągał, ale niestety alchemik teraz boostuje nam tylko i wyłącznie naszego tutaj ninja, a my chcemy, żeby boostował nam dwie jednostki. Więc teraz zbieramy pieniążki na mocniejszy stymulant, żeby nasz alchemik mógł boostować jednak dwie jednostki naraz. Będzie bardzo mocne, no i na tym będziemy chcieli de facto oprzeć całą grę, więc no de facto tak musi być. Co się w ogóle nagrywa? Nagrywa się dobrze, że myślałem, że odpaliłem streama, a nie odpaliłem nagrywania. Taki byłby troszkę taki... O co chodzi? O co, come on? Po prostu paranoja była wtedy. No ale dobrze, jest w porządku jak najbardziej. I to muszę pamiętać, żeby uruchomić skilla w przypadku, gdy będzie leciała runda 40, bo wydaje mi się, że z pierwszym upem będzie lekki problem. Tam może być już lekki problem. Jak widzicie sami, no czasami mnie pytacie o taktyki na różne mapy, jak sobie z nimi radzić, jak sobie tutaj przychodzić. Tak naprawdę jak sami widzicie, to nie ma większego znaczenia, bo i tak dzisiaj przechodzicie nawet na random piku. Po prostu musicie po prostu jakby z kilka jednostek złapać, które faktycznie jakoś sobie radzą. I zobaczcie sobie po prostu mniej więcej od tutaj kamany. Jeśli macie szybkiego Churchilla, może nie tak szybkiego jak ja oczywiście, to testy oczywiście bardzo fajnie tutaj radzi. No, ninja mopka to jest jedyna chyba mopka, która jest de facto bardzo uniwersalna. I de facto w każdej gierce ją możecie sobie postawić, tym bardziej, jeśli macie jeszcze alchemika, to duo ninja mopka plus alchemik de facto na 4-0-2 wystarczy wam do przejścia rundy 60 nawet. Czyli do 60 rundy sama ninja mopka i alchemik teoretycznie wystarczają. Jak jeszcze dołożycie innej jednostki, to tym bardziej będziecie mieli wtedy bardzo, bardzo spokojną gierkę. Ok, Blundzitsu i w tym momencie z czystym sumieniem możemy losować dalej, bo nie spodziewamy się teraz większych oczywiście problemów. Co teraz przyjdzie nam? Dart małpka. Bardzo fajnie wam powiem. Bardzo lubię dart małpki. Głównie właśnie pod crossbowa. Jednakże tutaj chyba w to nie pójdę, mi się wydaje, słuchajcie. I bym chciał zbudować tutaj crossbowa gdzieś tutaj. Wiem, że oczywiście mały on miałby wpływ, prawda, na dłuższą grę, ale de facto... Dobrze, poradzimy sobie już. Poradzimy sobie. Skilla nie używałem, bo wiedziałem, że tutaj oni sobie będą bardzo fajnie radzili. On bije pod first, tutaj po długości będzie bił głównie. I to mi wystarczy chyba. To bicie po długości właśnie chcę uzyskać od niego. To właśnie na tym mi bardziej zależy. Wiem, że oczywiście może nie w pełnego potencjału nie wykorzystuję w tym momencie naszego tutaj peleta, no ale pelet oczywiście się nie obrazi, jeśli w tym miejscu on będzie stał, bo nie jest on aż tak bardzo tutaj konieczny, żeby jakby tego boosta nam wielkiego dać. Kto dalej? Buchaner, no dobrze, okej. Okay. Wreszcie jednostka, która no przynajmniej będzie nam coś zarabiała, tak? Oczywiście idę w zarabianie nim, jednakże pójdę chyba w ścieżkę górną jeszcze, oprócz tego. No, idziemy szybciutko w tym kierunku, szybko zbudujemy jeszcze to. Wiem, że to może nie jest aż bardzo opłacalne. Pamiętajcie, że na random piku nie mogę wybrzydzać ono się systemów zarabiania, bo nie mam ich zbyt dużo. Dużo tutaj nigdy nie mam dostępnych, więc muszę korzystać z tego, co jakby gierka mi tutaj zaproponuje. Więc jeśli tylko mam opcję strzelenia czegoś, co może mi zarobić, to warto to oczywiście zrobić jak najszybciej. No bo później będzie mi coraz to ciężej, no chyba, że wyskoczy mi nagle farma, ale nigdy tego nie mogę być pewny. A nie, czekajcie, nie mogę być w lotniskowie, gdyż proszę w zarabianie. No przecież safe. O co, come on. To jest oczywista sprawa. Dobrze, losujmy w takim razie dalej.
już się nie pogrążają i to zbuduje myszę. To będzie teraz Spike Factory. I to jest jednostka, która de facto mnie troszkę blokuje. Pójdę nie oczywiście tak jak zawsze w ścieżkę dolną, tą, która daje nam więcej kolców. Postawimy go w tym miejscu, bo tutaj wiem, że się da. Idziemy szybciutko w ten upgrade'ik. Tutaj strzelamy go pod close. Pójdzie on dwa razy w górną ścieżkę oczywiście, bo pamiętajcie, że jeśli nie mamy pewności, że... Znaczy, jeśli wiemy, że koło niego nie postawimy alchemika, bo nie będzie takiej opcji, to idziemy w ścieżkę górną, zakładając, że może koło niego być jakieś lidy. A pamiętajcie, że jeśli pójdziemy w samego speeda, to wtedy oczywiście lidówki nam będą zawsze przychodziły i to mamy wręcz przegraną gwarantowaną. Dlatego też budujemy go zawsze w tym momencie w ścieżkę górną, żeby nie ryzykować lidów, które mogą koło niego się pokazać. Głównie oczywiście mowa o DDK, które mogą się koło niego na pewno pokazać. Kolejny Spike Factory. Naprawdę genialna gierka się zapowiada. Na samych spajkach będziemy chyba grali. Na samych spajkach. No dobrze. Tego spajka zbimy natomiast w tym miejscu. Pójdzie on w ścieżkę środkową i górną. I on pójdzie może później pod skilla. Zobaczymy jeszcze. Ale oczywiście on będzie nas bronił przed ewentualnymi moabami, które będą przychodziły. Powiedzmy. Zobaczymy, jak to będzie się układało. Poważnie. Serio, gra? Gra, serio. Kolejny spike. To co? Obok niego. Dokładnie idę tak samo w hotshoty, bo mówię, tu mogą być lidy. A nie to, żeby jeden lid rozwalił mi całą obronę, bo ten schodzie był wtedy bez sensu. No dobrze. Proszę, trzymajcie teraz kciuki. Trzymajcie wszyscy kciuki, żeby nie wyszedł mi kolejny spike. Bo ja się po prostu tutaj nie wiem, co zrobię. Po prostu to będzie bardzo, bardzo smutne dla mnie, jeśli kolejny raz dostanę spike'a. No dobrze. Dart małpka. Nie jest źle, ale też jakoś nie jest oczywiście mega, mega mocne pana. No bo co mi da kolejny darcie w tym momencie? No już tutaj dużego wpływu mi jakby nie zrobi na gierkę. Postawię go tutaj, pójdziemy oczywiście ścieżkę dolną, bo według mnie to jest najlepsza możliwa ścieżka, naprawdę, wiesz mi, ścieżka z nim jest bardzo, bardzo mocna, w tym razie, jeśli jesteście w stanie ustawić go mniej więcej w linii prostej, to tym bardziej, jest to strasznie, strasznie mocny. Zresztą, no tutaj nie ukrywajmy, Churchill jest tym, kto będzie tutaj bił bardzo mocno, chociaż jak widzicie sami, Dart Mobka to wcale jakoś mocno od niego nie odstaje. Kolejna jednostka losowana, pierwszy BFB, skoro go zasłaniam teraz kołem losującym. Ale uwierzcie, że to wygląda w miarę stabilnie. Glugana. No i dobrze. I teraz mam dylemat. Gdzie go stawiać? Tutaj chyba, co? A tu go postawimy. Ustawimy go na strongi. Chyba tak. Tu go postawmy. Dajmy go na strongi. Dajmy tutaj go na moaby. I dajmy tutaj go na pojedyncze takie strzały. Rozpryski są niepotrzebne, bo aż tyle ich tutaj nie leci oczywiście. No i dobra, 63. runda. Ciężka. Bardzo ciężka będzie ona, widzę. Ona będzie dla mnie mega ciężka. Drugi muszę przepuścić znowu. Ja wiem, że mogę coś wylosować jeszcze, ale nie zdążę teraz czasowo. Dlaczego wyjdę i wejdę do gry z powrotem? Dlaczego tak sobie będę radził? Już szykuję się na wyjście ewentualne. Wychodzimy szybciutko. I potrzebujemy coś wylosować przed ich pojawieniem się. Jestem w stanie coś tu jeszcze wylosować, co oczywiście da mi możliwość ich pokonania. No i to jest ten cały ból, bo chociaż gdybym zmienił jednego z tych spajka na górną ścieżkę, to może byłoby troszeczkę lepsze, ale pierw zanim będziemy zmieniali ich, sprawdźmy, co byśmy ewentualnie mogli wylosować. Zacznijmy może od tego. Nie. Glugener mi tutaj nic za bardzo nie da, chociaż Glugener, który dawałby ten cały damage, może byłby fajny, ale ja jednak pójdę, tego zniszczymy. Oczywiście, jeśli coś niszczymy, zanim zbudujemy nową, musimy odbudować go. Idziemy teraz w górną ścieżkę. Myślę, że to mi wystarczy, plus fast. I Glugener, nasz wylosowany. Stawiamy go w ten sposób, żeby nie był on jednak w zasięgu alchemika, ale żeby był jak najbliżej początku oczywiście. No, już tak sensownie cię chcę ustawić, tutaj może być. Pójdziemy nim pod strągi, pod górną ścieżkę, maksymalnie jak się da, to jest maksymalnie. I maksymalne oczywiście damage. Strongi, wszystko ustawione, puszczamy. Oby to teraz było troszeczkę lepsze. Troszeczkę lepiej poszło. A może i nie. Nie poszło lepiej z innego ważnego powodu, mamy mniej spajków na końcu. Ale dobra, już mamy jakby cały set ustawiony, który możemy zbudować, więc próbujmy. Teraz już zostaje nam tylko i wyłącznie spróbować to przejść. Już nie mamy tutaj za dużo możliwości.
musimy teraz to już przejść. Nie chcę i tak go stawiać w zasięgu tego. Czy zbuduję to? Minimalnie mi brakuje. Dobra, czas na zrobienie. To sprzedajemy, jego rozbudowujemy. I tego musimy postawić z powrotem, ale oczywiście będziemy go stawiali później, w międzyczasie będziemy go już odbudowywali w tą ścieżkę. Ruszajmy. Czy to wystarczy? Pod strągi oczywiście. Czy to styknie? Za dużo znowu idzie, prawda? Znowu za dużo. Ten Gluganer chyba musi być jako pierwszy. W takim razie. On musi być jako pierwszy bijącym. Więc zrobimy to w ten sposób. Usuniemy tego również. Spora roszada. Teraz tak, kto musi się odbudować? Musi się odbudować on. Pierwszy lamy jego. Raz, dwa, trzy. Tylko na razie dajemy po trzy. Musi być, a później będzie jako czwarty, ale potrzebujemy na razie pieniążków. Teraz tego pana szczelimy w tym miejscu i tak czy siak Moaby on będzie sięgał tutaj, tak mi się wydaje. Idziemy w kierunku Moabów i raz to i tutaj. I teraz strzelamy naszego Gluganera, który de facto ma dosyć ważne zajęcie aktualnie, bo będzie musiał rozwalić tą rundę, która teraz leci, ale jest tylko maksymalnie dwa razy zbudowany. Tak jak i poprzednio, usunę tego, podbiję to i liczę na to, że sobie z tym jakoś poradzimy. Liczę na to, że będzie to bardzo, bardzo ciężko, uwierzcie mi, to będzie bardzo ciężko, żeby to teraz już wybronić. I ruszamy z tym. Ty pod strągi oczywiście, tą falę właśnie masz strzelić jak najbardziej. Nie wiem, ile tego rozwaliłeś, ale chyba za mało. Nie, dobra, rozwalił nawet dużo. Dobra, teraz tak, kolejną falę też on musi jakby wziąć na siebie znowu. Tego mogę przyspieszyć trochę. O, czy to nam wystarczy? Bo ostatnią falę oczywiście użyjemy wtedy skilla. Wtedy użyjemy skilla już. Dobrze, i teraz skill musi pójść. Uwaga, teraz powolutku, jak tylko oni się pokażą, skilla musimy użyć. Dobra, skill leci. I powinno to już się udać. Mam nadzieję, że ostatnia fala jest troszkę większa. I to jest na całe ryzyko. Dobrze, daliśmy radę. Ruszamy już normalnie z grą. Tutaj tego boostujemy. Tego odbudowujemy do poziomu, który był poprzednio. Bo bez tego nie możemy iść de facto dalej. I problemem teraz jest to, że kolejne fale będą na nas znowu ciężkie. Bo oczywiście to się nic nie zmienia. To ciągle będzie sprawiało nam problemy, prawda? To nie jest tak, że nagle bum, pokonaliśmy tą rundę i teraz będzie spoko. No nie. Teraz wszystkie rundy związane z właśnie takim rushem będą dla nas problematyczne. Ja naprawdę nie wiem, czy on nie przejdzie później gdzie indziej, tego nie przemienimy. W ogóle zrobimy tę maksymalną roszadę tych wszystkich jednostek. Prawdopodobnie tak to się skończy. To będziemy musieli co później teraz chwilkę przebudować. Wszystko, to jest wszystko będziemy musieli tutaj przebudować. Ale pierw wróćmy do stanu pierwotnego. Ja wtedy nie wiem, czy jego nie przełożyć. Szkoda, że nie zbudowałem tego tutaj, bo de facto jakbym miał ten statek w tym miejscu, to bym mógł taniej to wszystko sprzedawać. Wiecie co? Ja to chyba zrobię. Usuniemy go, zbudujemy go jednak po tej stronie. Dlatego, żeby móc de facto wszystko tanio sprzedawać w tym miejscu. Bo to mi pomoże sprzedawać mniej więcej bez kosztów. I to będzie dobre. To będzie zdecydowanie dobre. Bo ja de facto chcę teraz sporo to zrobić roszadę. Więc nie sprzedać Gluganera, przełożyć go w to miejsce, zamienić ich miejscami de facto. Ale to może poczekajmy jeszcze przynajmniej jedną rundę i zróbmy takie roszady, że po prostu będzie jakaś paranoja. Dosłownie, wiesz, mi tutaj paranoja. Okej. Okay. Uwaga, szybka akcja. Nie wiem, czy będzie ona taka szybka, jaką bym chciał, pewnie nie. Okej, okay, ty podstrągi. Alchemik ląduje tutaj. 2, 3, 4, raz, 2. I Gluganer ten ląduje tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, okej. Okay. I pod strągi też idziesz, dobra. No i w tym momencie mamy troszkę tego typu, że tak to będzie to ułożone. I to będzie chyba już dobra opcja, mi się wydaje. To będzie chyba już dobra opcja, że z tym ułożeniem powinniśmy sobie dać mniej więcej radę. No taką mam nadzieję oczywiście. Czy tak będzie, to się oczywiście okaże za moment. A tymczasem losujmy oczywiście dalej. Kolejna jednostka, którą możemy dorzucić naszego zestawu, będzie to, uwaga, snajper czy... Snajper, no dobra, okej. Okay. Snajper jeszcze nie jest aż takim złym, tutaj jakby złą jednostką, którą mogliśmy tutaj wylosować. Uwierzcie mi, mogło być gorzej. Oj.
No właśnie, no właśnie. Tu już jest słabo. To już jest bardzo słabe. Zbudujemy siebie w tym miejscu. Myślę, że może dostaniemy później jakąś jednostkę tutaj, która może im troszeczkę pomóc. Pod strągi. Tylko czy ja chcę ciebie zbudować pod strąg i speed? Chyba tak. Pod górną ścieżkę i pod speeda go zbudujemy. W ten sposób. On tutaj pójdzie pod stunowanie mławów później. Tak go... No mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. To będzie dobry wybór, żeby stunować jednak te mławy. Okej. No i teraz sobie będziemy musieli jakoś to wszystko tu poukładać, żeby ten miał jakieś ręce i nogi. Tymczasem speed pełny, losowanko szybciutkie. Wylosujmy coś mocnego, potrzebujemy coś naprawdę mocnego w tym momencie już. Monkey Eyes, no zresztą jak dobrze wiecie, jestem fanem tej jednostki. I z miłą chęcią zrobię kolejną roszadę. Czy potrzebuję w ogóle? Nie. Postawię, jak postawię tego Ice'a w tym miejscu, to i tak czy on będzie tym głównym do boostowania. Dla naszego alchemika, czyli może nie głównym, będzie, bo kogo przytulę, to będzie chyba wtedy głównym. Tak, teraz będzie po tym głównym boostującym. No i oczywiście lecimy w tą ścieżkę, no moją ulubioną ścieżkę, zresztą dobrze o tym wiecie, to jest moja ulubiona ścieżka. Tylko problemem jest aktualnie to, że ona nie będzie widziała kamo. To może być dosyć spory problem, jak mi się wydaje. To może być dosyć spory problem, że ona kamo nie będzie widziała. Mhm, to będzie problem. Bo dużo nas nie widzi kamu w moim zestawieniu. Bardzo dużo nas nie widzi kamu. Potrzebuję maga, saba albo wioskę. Bardzo. Wlosujmy pierw coś. Bumerang. I co to w ogóle wytrzymamy? Wytrzymaliśmy jakimś cudem. Ale widzieliście sami, że było bardzo słabo. Bumerang jest do zbudowania. Dobrze, daliśmy radę. Ale to będzie kiepsko. Coś czuję, że to będzie bardzo, bardzo kiepskie. Widzicie sami, to jest teraz damage. To jest... To nas niszczy. To nas niszczy, jak mówiłem. To nas zdecydowanie niszczy. Bo leci bardzo dużo tu oczywiście regrowów. A regrowy są dla nas po prostu przemocne. Są dla nas po prostu przemocne. Dobra, ale wiemy, że mamy dostępnego boomeranga. Mamy 3000. Malutko. To jest bardzo mało, jak na to, co potrzebujemy. I mamy ciebie. Postawić ciebie gdzieś tutaj. Oczywiście pod to bym on musi. On musi iść wręcz pod to. Musi pod to iść. Usuwamy znowu coś. Bo nie ma innego wyjścia. I go będziemy odbudowywali tutaj powolutku. Ale lepiej zbudujemy tą ścieżkę. Czy to wystarczy? Trzeba będzie go spinać, aż tutaj chyba dwie fale idą, prawda? Chyba idą dwie fale. Nie, idzie jedna fala, dobra. Poszło w miarę w porządku, ale to mówiłem. Teraz będzie problemem to, że teraz kolejna fala, 78, leci tutaj właśnie nam z kamo. To nam leci z kamo teraz. Zbuduję to, żeby było szybciej. I jak mówiłem, potrzebuję szybko coś, co bije kamo, bo coś, co wykrywa kamo, bo bez tego nie mamy żadnych szans. Bez wykrycia tego kamo nie mamy żadnych szans. Kolejny alchemik. On nam nic nie daje. Alchemik nam nic nie daje w tym setupie. Całkowicie to jest zerowa pomoc. Chyba, że tutaj tego strzelimy jakoś. Nie zmieści się alchemik. Szkoda. Mega, mega szkoda. Co, tutaj dać tego alchemika? Żeby tego boostował? Może to jest jakaś opcja? Może on? Wiecie, teoretycznie darcik zboostowany jeszcze z alchemikiem może być naprawdę bardzo mocny. Więc no liczmy na to, że on tutaj nam wystarczy, że jednak jego siła będzie wystarczająca do wygrania. A łudźmy się, że skoro mamy ten trzeci tier, lecimy dalej i losujmy. Losujmy tutaj, sabik będzie. Super, dobra. Mamy wygraną. Mamy wygraną, tylko musimy teraz zrobić w miarę szybko, bo to jest ta runda już. To chyba leci już ta runda, która de facto nas niszczy. Dobra, widzimy kamo. Nie wiem, czy będzie wystarczająco, potrzebujemy chyba większego speeda tutaj do wykrywania. Ale chyba teraz sobie już poradzimy z tym. Dobra, mamy już wykrywanie kamo, więc widzimy ich. To chyba już leciał kamuflaż, jak mi się wydaje. 78 runda właśnie, to już jest taki rush regrowów, ale z kamo między innymi. To jest naprawdę mega ciężkie. Dobra, ale udało się. Mamy tutaj jeszcze oczywiście reaktor z maksymalnym speedem. I ta runda powinna być wygrana, 80 również będzie wygrana, więc de facto przejdziemy przynajmniej ten etap najtrudniejszy, no de facto najtrudniejszy, który jest w tej grze dostępny. A później zobaczymy, jak to będzie się układało de facto.
Zobaczymy, jak to będzie nam za chwilkę szło wszystko. No dobrze, już lada momencie. Czy metru w ogóle nie używam? Naprawdę nie mam danego pojęcia. Mam to, a tego nie używam. Ja wiem, że oczywiście mam tutaj naszego koleju, który bardzo mocno jest wszystko stunuje, co się tylko da. No teraz stunuje nam on naszego zonga. I tak, no będzie to szło troszkę wolno, wiem o tym. Wiem też, że to będzie szło bardzo wolno, no ale nic na to nie poradzimy, tak to musi wręcz być. Nie mamy tutaj żadnego po prostu na to wpływu, ale już widzicie sami, że bardzo fajnie wyszło. Jeśli macie problem z zongami, czy z moabami, taki snajper spokojnie wam wystarczy. Tylko tutaj oczywiście miło, jakby on jeszcze widział Kamo, a Kamo będzie widział właśnie z postaci Saba. Albo właśnie tutaj wam pomoże Mag, albo wioska, która da mu widzenie Kamo. Jak wolicie. Są trzy jednostki, które dają wam widzenie Kamo. No i de facto jeszcze macie bohatera, czyli Etienne'a, który również daje wam detekcję Kamo. I będę na tym poziomie 8, 10. Dosyć tak się blisko to jest. Albo 12 chyba nawet. Coś koło tego. Ale to też nie jest jakaś taka dalekość. Słabo. Powiem tyle. Bardzo, bardzo słabo. 13 tysięcy. Mogę losować? Mogę losować dalej, prawda? Spróbujmy jeszcze, dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Jak teraz nie dostanę nic mocnego, to oczywiście już nie będę nic robił. Tak, shooter nie jest zdecydowanie jednostką mocną. Zdecydowanie nie. Chociaż tutaj w tym zestawieniu może być on nawet tam jakoś przydatny. Pójdę wcieczkę tą. Ale wtedy co z zasięgiem muszę chyba pójść? Chyba tak. Jakoś tak pójdziemy. To jest chyba wtedy mamy damage koło 3 będziemy dostawali. To jest nawet dobre, więc zobaczymy, jak to sobie będzie tutaj radziło z tym wszystkim. Ale bynajmniej, 12-13 tysięcy, losujmy kolejną jednostkę oczywiście. Czemuż by nie? Kolejny ice. Okej. Budujemy go koło tego maksymalnie, oczywiście też, tak jak i poprzednio, żeby on dostał tego boosta. W ten sposób idziemy i jego boostujemy oczywiście na wersji, żeby boostował dwie małpki. Dwie małpki, czyli tych dwóch będzie teraz zboostowany. No ja, jak dobrze wiecie, uwielbiam samoloty, uważam je za jednymi z najlepszych jednostek, oczywiście dobrze zboostowanych. One muszą być dobrze zboostowane. Sabik idzie dokładnie w ścieżkę, no może nie tą samą co ten, chociaż tak naprawdę reaktor na końcu to nie jest głupi pomysł, bo mi de facto uciekają balony głównie, a nie moaby. Mi uciekają balony głównie. Tutaj wykonam spitę, zapomniałem, okej. No co, losujmy dalej szybciutko, póki jeszcze mamy możliwość i 9 tysięcy na koncie. Co możemy, nie? Losujmy dalej. Darcik kolejny, dobra, w porządku. Kolejny darcik oczywiście pójdzie w ścieżkę taką samo jak i wszyscy poprzedni, czyli 4 dolne i 2 pośrodku i szybciutko losujemy dalej. On jest bardzo tani, więc oczywiście możemy sobie na to pozwolić i losować kolejną tutaj jednostkę. Jak widzicie, nie buduję takiej maksymalnie drogi. O, fajnie, kolejny ice. Kolejny ice, więc ja bym zbudował go znowu maksymalnie przy nim, z nadzieją taką, że oczywiście będzie boostowany jakby w pierwszej kolejności, niżeli nasz darcik oczywiście. Jeżeli nasz darcik. I pójdę na latanie po środku. De facto tym chyba też pójdę na latanie po środku. Nie win, tutaj mamy central. Dobra, tak to zrobimy. Już nie spowalniam gry. Jak przegramy, to przegramy. No niestety, tak to wygląda. Random pick rządzi się swoimi prawami. Tutaj już po rundzie 80. już staram się nie spowalniać gierki. Przegrywamy to, przegrywamy. 87. runda. Na tym zestawieniu według mnie dobry wynik jak na taką mapkę. Oczywiście mogło być jeszcze lepiej, ale to oczywiście nie tym setupem. Dzięki wielkie wam oczywiście za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku naszych kochanych małpeczek. Na razie. Hej, hej. Pa!